Na GeForce Insie się znajdujemy dzisiaj, mój kochany widzu, jak możesz zobaczyć, 18 skrzynek, taka bitewka w tym momencie leci 1553 zł, koszt całkowity, bardzo dużo skrzynek przynajmniej różnorodnych i mamy kosy ze skrzynki Ocean Dream, ta skrzynka jakoś to jest 50 zł, te skrzynki pierwsze, które będą lecieć no tak od 50 do 70, tam dużo chyba 78, coś takiego, nie? I potem tam do chyba 240 chyba Mergani jest najdroższy. Więc tak się prezentuje tutaj rozstrzał cenowy tych skrzynek. No mówię, no ten Good Knight bardzo fajnie nam tutaj rzucił i dał nam na pewno jakąś tam przewagę w tej bitwie. Bardziej, że mówię, że tu nie ma jakichś mega drogich skrzynek, więc taki mały, fajny profit z tych tańszych skrzynek jak najbardziej będzie tutaj dla nas. Strzałem w dziesiątkę, tak? Zobaczmy, póki co naprawdę bardzo ładnie, te berety też trochę kosztują. Nie pamiętam totalnie dlaczego, czy to są z jakiejś kolekcji jakiejś, gdzie do kontraktu są na coś potrzebne. Nie mam pojęcia szczerze, ale wiem, że ten kałach też coś kosztuje. 132 zł to niestety Black Laminat. Kolejna skrzynka, no tu będzie syf, więc nic ciekawego. No tutaj kałaszek, ale niestety jestem tańszy od tego auga. Okej, 150 zł aż ten aug kosztuje. No i teraz skrzynia Ginolda, która kosztuje chyba właśnie coś koło stówki. Nawet chyba równą stówkę z tego co pamiętam. No ale no niestety tutaj syf. Pevor, jak nam tutaj rzuci, jest Famas, który kosztuje też o 150 zł. I ostatnia skrzynia Merganiego. No i tu się nic nie zmieni. I bitwa, no raczej chyba wygrana. Nie chcę tutaj się przestrzelić na pewno. No ale mamy to, jest tutaj 2200 zł. Więc fajnie, udało nam się wygrać. Oczywiście z kim do wygrania, jak chcesz wygrać, sub, dzwonę, łapa w górę pod filmem. Komentarzyk napisz na Discorda, dołącz, no i oczywiście użyj kodu Croxy na GeForce Insie. Jako sam pełnoletnim jesteś, wystarczy, że klikniesz kod promocyjny, no i wpisz oczywiście kodzik Croxy przez Vikes. Masz wtedy oczywiście 5% więcej na stałe do wpłaty. No i skrzyneczka na start za free dla nowych użytkowników. No a jak konto chciałbyś sobie doładować, no to klikasz ten magiczny i zielony plusik. No i wszelakie metody płatności oczywiście. A my lecimy na kontrakty, no bo trochę tutaj tych skinów udało nam się wygrać, więc wrzucamy oczywiście tutaj wszystko co najpiękniejsze i najdroższe. Koszt 1600 od 960 do 4 koła. No tutaj takie, no mogło być lepiej, tak? Zdecydowanie mogło być lepiej. Resztę skinów sobie tutaj sprzedamy i pójdziemy sobie na bitewkę jeszcze jedną. 10 skrzynek, bitwa na 3 osoby, koszt 3000. No tutaj wrzucałem skrzynki powyżej stówki, więc zobaczymy jak nam oczywiście te się zaprezentują. Naklejka za 129 zł. World Edit, pamiętam tego gościa, kurczę. W ogóle pamiętam Flipside Tactics, Jezus Maria. Tak bardzo lubiłem tą drużynę. No ale no finalnie wycofali się z tego CS-owego rynku. A szkoda, no bo mówię, bardzo ich lubiłem po prostu, nie? 186 zł tutaj AK Jaguar. No tutaj kosa spada z Hydrotusa, więc no nie najgorzej. Nawet taka najgorsza kosa, no ale 360 zł kosztuje, nie? Dołączy skrzynię Billionaire, bo ona kosztuje też 400. No i to jest nasze w tym momencie 500 zł z tej skrzyni. No ale tutaj skrzynia Luxury Knives za 1100 zł. Co to za MK? Myślałem, że to będzie z 1,5 kafla, ale okej. Okay. Mamy 800 najdroższy item dla nas i szczerze nie mam pojęcia jak to będzie wyglądać. 2700, mamy to, patrz! Ej, no dzisiaj bitwę na GeForce się, no to powiem tak, no. Nie pamiętam, kiedy bitwy tak sowicie mi oddawały. I patrz, bitwa to była na 3 osoby, 6600. No fantastycznie, no naprawdę. Bardzo dobrze ten odcinek się dla nas układa. Idziemy na kontrakty. No i jeszcze raz, wrzucamy to wszystko oczywiście co najpiękniejsze i najdroższe. 5600 wartości temów od 3300 do nawet 14 koła możemy zdobyć skina. Więc zobaczmy, powyżej 5600 i będzie git. No ale ta WP, no niestety te 300, no troszkę tutaj. No mogło być więcej, tak? Mogło być więcej, ale nie będę narzekał, bo no też mogło być gorzej. A jak mam taki większy budżet, no to ja nie widzę innej opcji niż otworzenie skrzyni Olympus. 4000 zł, jedno kliknięcie. Czy ta skrzynia w końcu da mi coś innego niż totalny syf? No chyba nie dziś. Chyba nie dziś. Idziemy na kontrola naszego oczywiście ukochanego. Wrzucamy dwa skiny, wrzucamy tutaj w sumie 900. Taka lupa, niech będzie taki nóż. No, standardowo te 33%, 660 zł, takie otwarcie. Okej, okay, pierwsze pusto, zobaczmy jak drugie. Okej, okay, no drugie też nie jest tutaj pusto. Do 3 razy sztuka? Okej, okay, chyba jednak nie. No to za 4. razem może w końcu? Okej, okay, jest za 4. 1800 zł. No jakby teraz, dwa pod rząd? Okej, okay, chyba niekoniecznie. Jeszcze raz sobie otwórzmy. Pusto znowu, ty, patrz. Dobra, ostatni raz klikam. Ostatni raz, serio. Ja nie mogę, w sensie ostatni raz teraz miał być, nie? Zobaczmy. Nie, dobra, zepsute są te kontrole, stary. Coś mi tu nie gra. 1000 zł nam zostało, 998 dokładnie. 860 zł, otwieramy, jaki stan się siądzie. To będzie GGWP tak zwane. Ale jest Fenek czy MK?
Nestenka Masterpiece. Ale ile to? 400 zł. Zaczęliśmy naprawdę ładnie, no ale potem standardowo nas się Olympus tutaj, no nie po drodze mi chyba z nią. Dziękuję za oglądanie, widzimy się na następnym filmie. Elo.